Siemka, witajcie, z tej strony ponownie Galajus, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, w którym pogadamy trochę o duperelach, a trochę o istotnych rzeczach, aka event świąteczny w Taernie. Powiemy, co już wiemy, jak będzie to wyglądało u mnie na kanale i kiedy możecie mnie się spotkać na streamach, bo to chyba będzie was najbardziej interesować. Otóż robię challenge 140 w trakcie eventu świątecznego, znaczy no nawet nie jest challenge, po prostu road to 140 i tyle, więc to wygląda tak. Event świąteczny jest ogólnie ciekawym eventem, w którym można zdobyć przez długi okres czasu bardzo dużo expa. Jest to o wiele lepsze ekspowisko, przynajmniej dla 80-90+, niż każde inne miejsce w grze. Więc tak naprawdę wybór jest prosty, jeśli chcecie levelować, to wchodzicie tutaj i expicie. I teraz tak, jeśli chodzi o mnie, to ja expię tutaj na miejscówkach na zakręcie, czasami garnizon, jak mnie się denerwuje szukanie już grupek i tak dalej, tak dalej. No to tutaj sobie cały czas spędzam i leveluję postać, co zresztą chyba widać. Zaraz wam pokażę potem, jak to wygląda ze strony moich statystyk i tak dalej. Jeśli chodzi natomiast o to, gdzie warto expić, jak warto expić, co warto robić, czego warto nie robić, to powiem wam od początku. Jeśli chodzi o małe levele mogą expić na tych skrzydłatych skurczybykach, co się nazywają aniołki i reniferki. I tam zlecenie oczywiście pod swój level. Oczywiście znajdują się osoby, które biorą zlecenia nie pod siebie, więc o, tu przy okazji moja ilość expa. Wbiłem dzisiaj dosłownie od zera ten level. A trwa event 12 godzin. I tak, małe levele mogą sobie na tym korzystać. Wyższe levele w stylu 50, 60, 70 korzystają w ten sposób, że biją jedynki, na przykład Turonia, samego diabła w okolicach Kemenak. Widziałem, że takie są, dodali je w trakcie, więc całkiem fajnie. I tutaj możecie też korzystać, robić party z mniejszym damage'em, z mniejszym druidem, z dwoma debufferami, nawet albo na dwa rycki. Można się tak mniej więcej bawić. Co do wyższych leveli, w sensie tutaj na przykład gdzie expię, w tym miejscu już expią w zasadzie każde 80+, 90+, oprócz damage'u oczywiście, bo damage'u będą musiały zejść troszeczkę niżej. To jest bardzo przykra informacja, ale tutaj im wyższy damage, tym lepiej się fajniej bije. Ja przy okazji też shieldem robię obrażenia, bo po prostu jest naprawdę mega różnica, kiedy bije, a kiedy nie. Więc tutaj naprawdę polecam. Zlecenia oczywiście opowiem za chwilę. Dodatkowo oczywiście jest Bairn, który można na przykład prawie milion expa za grupkę dostać, no ale tam oczywiście 140 najczęściej korzystają. Teraz przechodzimy do zleceń. Zlecenia ogólnie można robić w ten sposób, że po prostu zbiera się piątkę osób i tą piątką osób cały czas się kręci te zlecenia. Bez przerwy. Ewentualnie bierze się nubki, bierze zlecenie nubkiem i tam się nubkiem oddaje, żeby po prostu można było te zlecenia robić. Albo w międzyczasie bić wolne grupki, jak ja to robię bez przerwy, bez zleceń. Jeśli chodzi o exp, tutaj gdzie expię, ja dostaję około 200-300 expa, więc to jest naprawdę dużo. Jednakże no ja tutaj jestem wysokim levelem. Na małych levelach spodziewajcie się 100, 150, 200 przy pory. No oczywiście alt tutaj odpowiednio to mnoży, tym bardziej scroll expa i tak dalej. Więc tak by to wyglądało. Natomiast jeśli chodzi o prezenty, tutaj prezenty dostajecie za wykonane zlecenie. Bardzo rzadko dropi z wolnych grupek, co jest bardzo smutne. No i 140 levele mają drop w zasadzie pewny na każdą osobę po jednym prezencie z grupek questowych, jak dobrze pamiętam, znaczy zleceniowych, z wolnych grupek nie wiem jak leci, więc tutaj jest 140, mogę się mylić w przedziale. W pozostałych przedziałach na pewno jest taki dość, powiedzmy, cienki drop, ze zleceń ponoć dropi, jak dobrze pamiętam, więc tutaj można się w ten sposób zarabiać. Ja niestety tutaj leveluję postać i nie będę miał za bardzo możliwości sobie wyexpić. Więc tak by to wyglądało. Ja oczywiście zapraszam na streamy, które są teraz codziennie z Taernu przez dłuższy okres czasu, ze względu na to, że właśnie chciałbym wbić tą 140, a przy okazji to streamując, więc możecie się spodziewać mniej więcej codziennie streamów od 16 do 22, do północy, a nawet wcześniej i potem jeszcze do później. Zależy po prostu ile będę miał czasu, weny i tak dalej, ale raczej po prostu jak będę grał, to będę i też nagrywał filmik, znaczy streamował. Tutaj nagrywam filmik tylko, żeby was mniej więcej poinformować, jak to wygląda. Prezenty oczywiście można oddawać u Mikołaja oraz Gwiazdora.
Teraz już bez przerwy można oddawać w ten sposób, że idziesz do niego, klikasz odpowiedni dialog, jak masz odpowiedni prezent, czy tam zestaw kolędnika, czy jakieś inne jeszcze dziwne rzeczy, to po prostu tam klikasz, płacisz tam jakąś swoją jałmużną i masz, więc to jest całkiem fajne. Teraz tak, jeśli chodzi o inne spożytkowanie gwiazdeczek niż do otwierania gwiazdeczek, czapeczek niż otwierania paczek, później po evencie, jak już grupki znikną, będzie stary rok, z którego oczywiście będzie można skorzystać, oddając mu te gwiazdki i czapki, dostając prawdopodobnie jedna sztuka 20 zł. Więc będzie można się ładnie dorobić. Ewentualnie, czy jeszcze będzie można te paczki i tak dalej wymienić na prezenty? Szczerze mówiąc, nie pamiętam, jak to było w zeszłym roku, więc tutaj byśmy musieli sprawdzić. Będzie trzeba po prostu sprawdzić albo to pytać, więc może jak będę wrzucał jeszcze jeden odcinek z tego, to wtedy wam powiem. Ewentualnie na streamach ogarniemy. Także ja serdecznie was zapraszam na takie materiały. Trzymajcie się, do zobaczenia, zostawcie lajkę, subskrypcję i zapraszam na te streamki. Hej, hej!